W pradawnych czasach istniała znienawidzona grupa ludzi zwąca się hipsterami, której głównym osiągnięciem było sprzeciwianie się rzeczom ogólnie lubianym. Zanim ci imitanci narobili wszędzie szumu, królami hejtowania wszystkiego co popularne byli cynicy i kontrarianie. Jako że należę do tej drugiej grupy, a wszyscy popadli w zoofilię i marszu Freda do Nowej Małpy, to poczułem obowiązek przejścia gry i udawania, że mi się nie podoba. Zapraszam więc do małpiego gaju, jakim jest Black Myth Wukong. Wcielamy się w rolę legendarnego króla małp i już na samym początku gry walczymy pełnią furii z siłami niebiańskiego dworu. Podczas walki z głównym reprezentantem konkurencji kłęby chmur duszą naszą konsolę, a scenki przerywają potyczkę z większą częstotliwością niż ta, którą miały uroczystości posmoleńskie. Cudownie pyskaty małpiszon, podobnie jak my, został wzięty podstępem, bo wytrącony z nieba zostaje wbity w ziemię i ewidentnie poddany lobotomii. O czym przekonujemy się, gdy prawda wychodzi na jaw i przejmujemy kontrolę nad jego domniemaną reinkarnacją, która straciła umiejętność mowy i ekspresji jakichkolwiek emocji, nawet gdy ich przyjaciele spadają w przepaść albo są wciskani w maszynkę do mielenia mięsa. Nie wiem, czy to lenistwo, czy brak środków, ale przegapiliśmy chyba okazję na bardzo pamiętną postać. Wstęp można tu porównać do marketingu gry, pełnego akcji i hype'u, jak mąż obiecujący, że dziś wieczorem zniszczy żonę. Iluzja jednak opada po 5 minutach intensywnej akcji i początek właściwej gry jest już o wiele spokojniejszy. By uniknąć całkowitego unicestwienia, Wukong rozdzielił swoje ciało na 5 relikwii, a ich odzyskanie jest główną motywacją naszej postaci, która wydaje się chodzić na oślep i natrafiać na nie czystym przypadkiem. Nasza pielgrzymka podzielona jest na rozdziały, a każdy kulminuje się zdobyciem kawałka sławnej małpy i filmem animowanym dopowiadającym niejako fragmenty historii. Każda z tych animacji jest w totalnie innym stylu, który początkowo wydaje się bardzo oderwany od gry i wybija nas z niej jak krawężnik zęby, choć przyznam, że z czasem przekonałem się do nich. Dobrze też, że nie osądziłem gry po pierwszym akcie, bo tempem, rozmiarem i jakością różni się od całej reszty. Kończy się raczej szybko i jest dosłownie napakowany potyczkami. Cierpi na tym trochę pacing rozgrywki, bo nie mamy miejsca na odpoczynek i przemyślenia, co może zmęczyć i odepchnąć od gry. Nie bardzo wiemy, co się dzieje z bohaterem między rozdziałami, ale drugi rozpoczynamy nafaszerowani strzałami, słuchając największego bangera w historii chińskiego narodu. Ciężko określić jakość fabuły bez czytania materiału źródłowego, bo z jednej strony to nie Game Science wszystko wymyśliło, a z drugiej sceny i dialogi, jakich jesteśmy świadkiem, odczuwa się bardzo personalnie, jak wspomnienia ojca alkoholika, gdy dociera do nas, że wcale nie jesteśmy typowym bohaterem i w poprzednim życiu narobiliśmy dość sporo kwasu, niczym chodzący siarczan małpczanu, a agresja i nienawiść naszych przeciwników jest w pełni usprawiedliwiona. Jeżeli chodzi o postacie poboczne, to mamy tu dwie grupy. Pierwsza to w większości bardzo nudne i generyczne kobiety, a druga to banda popieprzonych furasów, siejących wszędzie chaos, tak jak ich odpowiedniki z prawdziwego świata. Moim osobistym ulubieńcem był nasz towarzysz i mentor Badzie, pełniący rolę gruboskórnego wujka pełnego ludowych mądrości, dzięki któremu czułem się jak świnia w błotku. Wizualnie wszystko zapakowano w bardzo ładny papier, który jest połączeniem stylizowanego wyglądu postaci z symulacją realizmu w środowiskach. Gra jest pełna pięknych widoków, które warto docenić z daleka, bo przy bliższym spojrzeniu niestety znajdziemy kilka problemów. Mam wrażenie, że miejscami przesadzono z chromatyczną aberracją czy symulowaniem rozproszenia światła, bo czasami roślinność zdaje się zlewać sama ze sobą, a efekty i ogólne oświetlenie sprawiają, że chwilami widzimy, jak po wyjściu od okulisty, u którego przyjęliśmy kropelki na rozszerzenie źrenic i ciężko jest cokolwiek zobaczyć, co mamy przed nosem przez walące po gałach słońce. A to, co mamy przed nosem, to często bardzo przyjemne detale, takie jak nasza małpa marznąca w śniegu, czy ślady zostawiane w piasku. Niestety niczym makijaż służy to też ukrywaniu okropnych niedociągnięć w miejscach, gdzie tekstury wyglądają jak wersje z niskim LOD. Świat daje wrażenie obwoźnego teatru, gdzie scena zbita jest z przeżartych przez korniki desek, a iluzja trzyma się jeszcze na ostatniej nitce. Niby zachwyca, ale bardzo łatwo i często uświadamia nam, że to jednak gra. Mam wrażenie, że mapy składano z odkupionych asetów albo pracował nad nimi inny team, a później ktoś wyznaczył ścieżki, którymi możemy podążać i zamiast użyć geometrii istniejących przedmiotów, po prostu nasrał na mapie niewidzialnymi ścianami bez chwili zastanowienia. Od początku nękało mnie uczucie, że grałem bardzo nieudolnym Mr. Mime'em, który ciągle niechcąco blokuje sobie drogę. Pełno jest miejsc, które wizualnie wyglądają jak skrót czy przejście i czasami tłumaczyłem sobie, że może nasza małpa jest akurat trochę upośledzona i nie potrafi przeskoczyć nad 30-centymetrowym kamieniem, ale ręce mi opadły, gdy pokonało ją 20-stopniowe nachylenie terenu. To niestety jedna z rzeczy, które nie zmieniają się przez całą grę i gwarantuję, że będziecie bić głową w niewidzialne mury przynajmniej 2 do 3 razy na rozdział. Ta nieintuicyjność w nawigowaniu i odległe tereny możliwe, że celowo zostały użyte, by mapy wydawały się większe niż w rzeczywistości są. Pamiętacie, gdy o Soulsach mówiono, że jeżeli coś widzimy, to będziemy mogli tam dotrzeć? Tu jest dokładnie na odwrót. Jeżeli coś widzimy, to albo tam byliśmy, albo jest poza granicami mapy. Struktura poziomów najbardziej przypomina mi Nioha 2 albo Wulonga, tyle że tu krainy przypisane do konkretnych aktów kosmicznie się między sobą różnią. Raz jesteśmy na pustyni, raz w ośnieżonych górach, a raz czujemy się jak w horrorze, wchodząc do wioski oblepionej pajęczynami. A tak, tu małe ostrzeżenie, jeżeli macie arachnofobię, to nie grajcie dalej niż trzeci rozdział, bo Madame Web nie będzie jedyną, której wylało się coś z odwłoku.
Grę trzeba też dawkować. Na początku myślałem, że to tylko ja i fakt, że rypałem w nią 8 do 14 godzin dziennie, ale słyszałem też od innych, że gra staje się trochę monotonna, a rozdziały goszczą na ekranie trochę zbyt długo, jak gość, który nie wstał do wyjścia po tym, jak klepnąłem obiema rękami w oparcie fotela i chrząknąłem no, albo wujek, który nie chce wyjść z wesela, bo jeszcze zostały jakieś flaszki. Przeciwnicy na mapach wydają się umieszczeni dość losowo i nie stanowią wyzwania, a jedyne zaplanowane starcia to jeden czy dwóch walczących wręcz ze wsparciem łucznika, bądź stu. Różnorodność oponentów jest dość duża, choć nie wymusza specjalnie stosowania innego podejścia w zależności od tego, z kim walczymy. Na szczęście możemy przebiec przez większość wrogów, bo są uwiązani niewidzialną smyczą i tak jak w pierwszym rozdziale, ponowny bieg do miejsca, gdzie zginęliśmy, zajmuje tylko chwilę, tak ciągnące się mapy pozostałych aktów fundują nam upierdliwie długie maratony w celu powrotu do bossa, jeżeli na jakimś polegniemy. No i co najważniejsze w grze, walka. Tu też gra przypomina Nioha czy delikatnie Spectacle Fightery. Całość opiera się na używaniu jednego komba lekkich ataków, które ładuje nam punkty koncentracji i używa tych punktów do ciężkich ataków, które zadają właściwe obrażenia i wytrącają z równowagi nawet bossy. Dodatkowo koncentrację możemy ładować odbijając ataki, albo gdy uda nam się wykonać doskonały unik spowalniający czas i pozostawiający kopię naszej postaci w miejscu, z którego odskoczyliśmy. Wygląda to bardzo bajerancko, tylko problem w tym, i tu znowu nie tylko ja miałem takie odczucie, że doskonały unik udaje nam się w momencie, gdy unikniemy za późno. I może to już mój dad refleks, ale wciskanie uniku w momencie, kiedy zdaje się rzeczywiście idealny, skutkuje oberwaniem po ryju. Do dyspozycji mamy 3 style walki odblokowywane w drzewku talentów. Te tak naprawdę zmieniają tylko funkcję ciężkiego ataku, który różni się w zależności, czy wykonamy go jako zakończenie komba lekkich ciosów, czy przytrzymamy przycisk poza kombem i wykonamy pojedyncze uderzenie, różniące się intensywnością w zależności od posiadanych punktów koncentracji. Starałem się urozmaicać gry, używając wszystkich i zmieniając je dynamicznie w trakcie potyczek, ale nie zmienia to faktu, że możemy skupić się tylko na jednym stylu i nie komplikować sobie życia. Na domiar złego pod koniec gry odblokowujemy na chwilę właściwy i w moim odczuciu bardziej satysfakcjonujący sposób walki Wukonga, który bardziej przypomina Bayonetę czy Devil May Cry, a gdzie ciężkie ataki wyglądają inaczej i mają inną funkcję w zależności od tego, ile lekkich uderzeń wykonaliśmy przed nim w kombosie. Ogólnie boli też brak impaktu uderzeń i to nie w przeciwnikach, a naszej postaci. Małpi Król po hitach od mniejszych wrogów odgrywa animację, jakby spoliczkowała go 12-latka i nie byłoby w tym problemu, gdyby nie przerywało to ruchu i nie sprawiało, że jak typowy 30-latek nie zdajemy sobie sprawy, kiedy straciliśmy połowę życia. Dla urozmaicenia dostajemy też dostęp do czarów. Pamiętaj o naszych zaklęciach. Bardzo po chińsku podzielone są na 4 kategorie, a w każdej możemy wybrać tylko jeden, więc do piachu z kreatywnością. Wszystkie mają dosłownie jedną funkcję, którą można w skrócie nazwać daj mi chwilę. Między innymi możemy zatrzymać przeciwnika w czasie i go napierdzielać, możemy odwrócić uwagę klonami i go napierdzielać, możemy użyć transformacji, by ignorować nasze punkty życia i go napierdzielać. Jednym z niewielu wyjątków jest kamienna forma, która ma tę samą funkcję, co parowanie w dwóch stylach walki. Reszta umiejętności pochodzi od zebranych duchów, artefaktów i mikstur, z których większość jest słabo użyteczna, a przez które trafiał mnie szlak, bo każdy skrót, który wymaga utrzymania R2 i naciśnięcia odpowiedniego klawisza, trzeba spamować, bo małpy widocznie z natury nie chcą robić tego, co im się każe! Duchy są też swoistą zabawą w Pokémony, gdy próbujemy złapać je wszystkie, co jednocześnie zmusza nas do eksploracji. Nie wiem, czy Chiny słyną z kukiełek, ale to następny zarzut. Do ruchu postaci trzeba się mocno przyzwyczaić, bo oś, wokół której się obracamy, jest umieszczona daleko za nią i przez to mamy wrażenie, że sterujemy kijkiem, który siedzi w dupie małpiej kukiełki, a nie małpią pacynką naciągniętą na naszą rękę. Drzewka talentów dzielą się na bazowe właściwości postaci, walkę i każdą szkołę czarów osobno. Możemy je zresetować za darmo w każdej kapliczce, co pomaga z eksperymentacją. Połowa z nich to nudne procentowe ulepszenia statystyk, ale pozostałe aktywnie zmieniają to, jak funkcjonuje walka. Jedne z najlepszych w moim odczuciu to parowanie z pierwszego bądź unik z trzeciego stylu walki oraz zwiększenie zasięgu pierwszego lekkiego ataku w połączeniu z unikami nieprzerywającymi combo, które pozwalają nam konsekwentnie używać ostatniego, najsilniejszego uderzenia lekkiej serii. Buildy są pewnie możliwe, choć nie wiem, czy konieczne i szczerze, mimo prób nic nie miało większego sensu niż bicie kijem po mordzie, więc wybrałem najlepszą moim zdaniem z opcji, czar zamknięcia zaklęć. Zużywa całą manę i nie pozwala używać niczego oprócz zwykłej walki, ale w zamian zwiększa obrażenia i daje kilka innych bonusów. W całej grze wydaje się, że w większości większa liczba to lepiej, może poza kilkoma wyjątkami. Ulepszanie czegokolwiek też wydaje się równie sensowne, co tłumaczenie youtuberom, żeby nie rozmawiali z nastolatkami, bo jeżeli chodzi o estusową tykwę, to wcześniej zrozumiemy, że są różne, a jedna z pierwszych, które znajdziemy, ma prawie tyle samo ładunków leczących, co maksymalnie ulepszona. Podrasowywanie pancerza jest dostępne z kolei dopiero od połowy gry i problem w tym, że picowanie preferowanego setu wymaga tych samych surowców, co wytwarzanie nowych, a nie mamy pojęcia, czy nie odblokujemy zaraz skraftowania ciuszków, które bardziej nam się spodobają. Jednym z ciekawszych aspektów są questy poboczne, wykonane podobnie do tych
tych soulsowych. Musimy słuchać tego, co do nas mówią, bo inaczej za Chiny ludowe nie wydumamy, co mamy robić. Do tego bardzo opłaca się je ukończyć, bo oprócz fabularnego pierdu, dają nam one dostęp do sekretnych poziomów i nowych bossów, których pokonanie odblokowuje potencjalnie nowe bronie i pancerze, albo nawet legendarne przedmioty mające na celu ułatwienie walki z ostatnim starciem danego rozdziału. A bossy? Bossy to z pewnością najlepsza część całej gry. Jest ich dosłownie mnóstwo i choć nie są tak wymagające jak soulsowe, to walki w większości, bo nie zawsze, są pełne dynamiki. Dwa ostatnie, czyli ten na końcu gry i potyczka dla zdobycia True Ending, były jednymi z najprzyjemniejszych walk, jakie stoczyłem we wszystkich grach do tej pory i jako jedyne w grze sprawiły, że na głos wykrzyknąłem BULLSHIT! Tu też są niestety śmierdziuchy. Część z bossów ma ataki animowane tak jakby kręcili bronią i uderzali 10 razy, gdy w rzeczywistości uderza nas tylko ostatni zamach, a najgorsi są duzi przeciwnicy z wystającymi nogami, bo nasza małpa celuje w środek przeciwnika, do którego nie dosięga, bo jest blokowana przez kończyny, w które nie uderza. Do tego gwarantuje gniew przy każdym starciu, gdzie boss lata albo ciągle znika, a kamera za niektórymi najzwyczajniej nie nadąża. Bitwy sprawiają wrażenie jeszcze bardziej spektakularnych dzięki muzyce, która jest bardzo na poziomie. Mamy do czynienia ze, zdaje się, bardzo współczesną interpretacją tradycyjnej chińskiej muzyki, a czasami miałem wrażenie, że zaraz wejdzie perkusja i zaczniemy headbangować do chińskiego folk metalu. Technicznie gra śmigała na PS5 bez większych problemów, z wyjątkiem jednego crasha. Mam też wrażenie, że może mieć jakiś memory leak, bo przy dłuższej sesji w drugim albo trzecim rozdziale zaczyna się przycinać jak płyta Bravo Hits z 2008 roku po 15 latach noszenia w plecaku wraz z drugim śniadaniem. Skończyłem znajdując zdecydowaną większość sekretów i ukrytych regionów wraz z prawdziwym zakończeniem w jakieś 40 godzin. Biorąc pod uwagę, że podstawowa wersja gry kosztuje 250 bądź 300 zł zależnie od platformy, to nie najgorszy wynik, choć mogłoby być lepiej. Tylko z drugiej strony cała przygoda i tak mi się chwilami dłużyła. Podsumowując, gra jest jak mój zarost podczas pierwszych 3 miesięcy hodowania. Bardzo jestem z niego dumny, choć jest rudy i mógłby być gęstszy. To z jakiegoś powodu wszyscy znajomi wokół mówią, że jest świetnie i zasługuje na tytuł Brody Roku, ale oboje wiemy, że to kłamstwo, bo mimo, że włosy na mordzie są super i włożyłem w nie dużo roboty, to ewidentnych dziur nie da się po prostu zignorować, a nieprzycięte wąsy wiecznie mam nasączone energolem, gdy tylko wezmę łyka. Cieszę się, że gra powstała i mam nadzieję, że Game Science wyciągnął wnioski, a następna produkcja będzie bardziej dopieszczona. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.